Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy sobie menu po lewej stronie naszej aplikacji i będziemy wyświetlali tam różne opcje w powtarzającej się grupie. Jak sobie coś klikniemy, to zmienimy URL i na podstawie URL-a wyświetlimy zawartość naszej strony. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Ustawiamy na początku layout naszej strony na wiersz i dodamy sobie tutaj dwie grupy. Pierwsza grupa to będzie po prostu robiła przestrzeń pod nasze lewe menu. Ustawimy ją typu kolumn, niech będzie od góry do dołu. Niech ma szerokość dokładnie 300 pikseli, wysokość od 0 do nieskończoności. Będzie po lewej stronie tutaj. Normalnie będzie ukryta, więc jest niewidoczna. Collapse when hidden, aby nie zajmowała nam przestrzeni. OK. I będziemy to naszą grupę nazwali left menu. Dobrze. Zduplikuję sobie teraz tą naszą grupę i tutaj będziemy mieli drugą grupę content, po prostu zawartość naszej strony. Ona będzie miała szerokość od 0 do nieskończoności, będzie się nam zawsze wyświetlała i odznaczam collapse when hidden. Więc mamy sobie grupkę. Następnie duplikuję ją jeszcze raz, Ctrl D, ale teraz przyciągnę jedną w drugą, o, w ten sposób, OK, i tutaj zrobimy header z tego. Header, ustawimy tutaj styl na group border, możemy go zedytować, ustawić tutaj flat color, mamy jakiś ciemniejszy kolor, dobrze. Więc mamy sobie nasz header, który będzie typu wiersz. On będzie teraz dokładnie wysokości 70 pikseli. Jest 70 pikseli. Mamy więc nasz header i dodamy sobie ikonkę, która będzie pozwalała nam włączyć, wyłączyć nasze menu po lewej stronie. Więc ustawiamy ją sobie na środku i jak klikniemy w tę naszą ikonkę, to zrobimy toggle an element, czyli pokażemy element, jeżeli jest niewidoczny i ukryjemy, jeżeli jest widoczny. Zrobimy tak z naszym lewym menu. Zróbmy preview i zobaczmy, jak wygląda już teraz nasza aplikacja i co tutaj się nam dzieje. Więc zobaczmy. Włączę teraz tryb debug. Ustawiamy sobie. Klikam w menu. Pokazuje nam się tutaj wolna przestrzeń. I te nasze menu wyświetlimy we floating group. Więc dodaję sobie floating group. Ja je usunę. Zrobimy sobie cut i paste na stronie indeks, żeby ona była na poziomie indeks. OK. I to też będzie nasze lewe menu i ono będzie wyświetlało nasze wszystkie opcje. Przypniemy to od góry do dołu, więc będzie po prostu bof, góra, dół, czy raczej tak, bof, ale zrobimy tutaj typ kolumn, szerokość ustawimy dokładnie 300 pikseli, tak samo jak w tamtej naszej grupie, a wysokość od 0 do nieskończoności. Mamy to od góry do dołu i tutaj będzie nam się wyświetlało to właśnie nasze floating group. Ustawię sobie jeszcze tutaj paddingi, na przykład 10, 10, 10, 10 w tym naszym elemencie i wyświetlimy w powtarzającej się grupie nasze menu. Nasza repeating group będzie miała tutaj typu wiersz. Będziemy wyświetlali nieograniczoną liczbę wierszy, nieograniczoną wysokości takiego wiersza. Ustawiamy, żeby ta nasza repeating group była na pełną, dowolną przestrzeń od 0 do nieskończoności, szerokość, tak samo wysokość od 0 do nieskończoności i wyświetlimy tu nasze option, nasze opcje, to co chcemy wyświetlić, czyli nasze menu. Menu dodamy sobie w option secie, nazwiemy sobie to na przykład menu options, no i tutaj możemy dać różne strony, home, account i tak dalej. Ja dam po prostu option 1, 2, 3, 4 i tak dalej. 2, 3, 4, jest. Wracamy do naszej repeating group. W repeating group wyświetlamy te właśnie opcje, wyświetlamy wszystkie opcje, jest. I następnie dodamy jeszcze tekst do tej naszej repeating group po to, aby w tym tekście, mamy ten nasz tekst, wyświetlić current options menu display. Damy sobie to na typu może H6, na pełną szerokość dostępnego miejsca i tak samo wysokość 0, 0, jest. Zróbmy preview i zobaczmy, jak wygląda teraz nasza aplikacja. Jeszcze musimy wyświetlać te floating group, ale na początku ukryjemy sobie ten nasz element, więc ukrywam te nasze floating group, idziemy do workflow i tutaj zrobimy też tak samo toggle z naszym elementem związanym z naszym lewym menu. Jest. F5 pojawia nam się i znika. Pojawia się i znika. I tak samo na górze dodamy sobie jeszcze jedną ikonkę do tego naszego menu, tutaj taką z X-em. Może poszukajmy sobie close. Jest X, niech on będzie najbardziej po prawej stronie, OK. I jeszcze tutaj floating group, ja dodam sobie przestrzenie między elementami, na przykład na 10. Jak naciśniemy sobie w ten nasz element właśnie, to zrobimy hide an element, bo na pewno chcemy tutaj ukrywać nasze lewe menu. Jedno i tak samo drugie, hide an element, left menu, to drugie. Super. Więc mamy sobie naszą stronę, odświeżam, wyświetla się menu i możemy je
ukryć. To, co jeszcze możemy tutaj zrobić, to na przykład do tej naszej floating group zmienić troszeczkę styl i ustawić na przykład flat color na jakiś taki, no, ciemniejszy. Możemy ustawić mu jakąś ramkę, ok. Zaokrągle nie będziemy ustawiali, ale możemy jeszcze shadow style ustawić, jeżeli oczywiście chcemy. Więc mamy jakiś inny wygląd tego naszego menu, on się gdzieś tutaj tak nam odcina tym sposobem. Zróbmy sobie jeszcze klikanie w te nasze opcje, więc pobawimy się tym naszym elementem. Repeating group, możemy tu się jeszcze pobawić stylem i na przykład wyłączyć w ogóle linię pomiędzy tymi naszymi elementami oraz wziąć ten nasz tekst, zgrupować w grupę typu na przykład wiersz, dać tutaj layout 0 do nieskończoności, wszystko jest w porządku, ale dać jeszcze marginesy albo dokładniej paddingi, na przykład 10, 10, 10, 10. Tym sposobem będziemy mieli to wszystko bardziej rozsunięte od siebie. Jest. Mamy te nasze opcje. To, co mi się jeszcze tu nie podoba, to to, że repeating group ma dookoła jakąś ramkę. Ma separator ustawiony na no, ok, a zobaczmy sobie jeszcze tę naszą ramkę tutaj. Jest non. Dzięki temu ta ramka tutaj dookoła powinna nam już zniknąć. Jest. Nie ma naszej ramki. Zatem przejdźmy do sedna, czyli do klikania w odpowiednie rzeczy. Jak klikniemy w dany tekst, albo już teraz w grupę, bo ją sobie tak dodaliśmy, to robimy go to page. Go to page. Przejdziemy do strony i samej i wyślemy tam troszeczkę danych. Jakie dane? Wyślemy je w parametrze. Send more parameters to the page i wybierzemy sobie tutaj przed menu albo menu będzie dobre. I klikniemy to sobie Current Cells Menu Options Display. Ten nasz właśnie element wyświetlamy. Musimy wysłać tu tekst, bo jak wyślemy tylko Current Menu Option, zobaczcie, bo nam krzyży, że o, to musi być tekst, więc wybieramy sobie tutaj opcję Display. Dobrze, więc mamy Display i tutaj po prawej stronie będziemy mieli jakąś zawartość. Mamy header, ja sobie ten header zduplikuję, Ctrl D, zmienię go teraz na styl kolumn, zmienię mu znowu kolor, więc zmienimy mu na jakiś taki ciemniejszy. Wstawmy, że jest od dołu do góry i ustawimy sobie jeszcze, wyłączę ten nasz ikonkę, wyłączyłem. To będzie typu jakiegoś menu options. Na początku zaczniemy od opcji pierwszej, ok, i dodamy sobie tu jeszcze tekst, który nazwiemy parent group menu options display. Znowu layout pełna, szerokość od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość. Typ może H2, jest H2, ok, i wyświetlimy sobie tutaj taką opcję, te nasze menu i te menu wyświetlamy tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednią wpis w naszym URL-u. Więc zmienimy sobie tutaj, że to jest ukryte, collapse when hidden nie zajmuje nam przestrzeni. Wybierzmy jeszcze, że to ma wysokość od 0 do nieskończoności, ok, fit height to content odznaczam i on nam zajmuje, zobaczcie, całą teraz dostępną przestrzeń. Więc jest od góry do dołu. Dobrze. Mamy sobie nasz element. Musimy jeszcze dodać warunek, kiedy go wyświetlać. Wyświetlamy go tylko wtedy, kiedy w naszym URL-u, albo dokładnie w parametrze getDataFromPageURL, w parametrze, który nazywa się menu, jest opcja menu options, która jest równa dokładnie to, które, jak ma nasza grupa naszej opcji. Jest. Wtedy wyświetlimy sobie ten nasz element. Zróbmy pierwszy test. I zobaczmy sobie. Wyświetlamy menu, klikamy Option 1, wyświetla nam się Option 1. Klikamy Option 2, nic się nam nie wyświetla, bo nie dodaliśmy sobie jeszcze odpowiednich grupek dla drugiej opcji. Więc teraz bierzemy sobie tą naszą grupę. Tutaj to się nazywa Header Copy. Nazwiemy to sobie Option 1. OK. I teraz ją szybko zduplikujemy. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Bo tych opcji troszeczkę więcej mamy. Mamy dwójkę, mamy trójkę. Mamy czwórkę i to chyba tyle. Więcej chyba nie dodawałem. Tak, cztery są opcje, więc tą jedną kopię mogę usunąć, bo jest niezbędna. I jeszcze to, co muszę zmienić, to tu w wyglądzie zmienić data source. To jest opcja czwarta, to jest opcja trzecia, a to jest opcja druga. No i jeszcze możemy pobawić się kolorami, żeby troszeczkę to inaczej wyglądało. Na przykład zielony, żółty i tutaj weźmiemy sobie czerwony. Zróbmy. Odświeżę i zobaczmy, czy działa nasza aplikacja działająca na URL. Wyłączam sobie tutaj wszystko z menu. Wchodzimy na stronę główną. Nic się nam nie wyświetla. Bierzemy sobie nasze menu. Klikamy Option 1. Jest. Klikamy Option 2. Jest. Klikamy Option 3. Jest. Klikamy Option 4. Jest. I to, co jeszcze możemy zrobić, to po takim kliknięciu na przykład znowu ukryć sobie te nasze menu.
żeby nam się rozszerzyło. Więc zróbmy ostatnią rzecz w tym naszym tutorialu. Jak ktoś kliknął Go to Page, to wtedy zrobimy to ukrywanie. Ukrywanie już robiliśmy, więc możemy sobie skopiować akcję. Pierwsza, druga, paste i zobaczmy. Odświeżamy, wyświetla nam się strona. Mamy option 4, wchodzimy w option 2. Jeszcze raz odświeżymy naszą aplikację. Wchodzimy w option 2, zobaczcie, i ukrywa nam się menu. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym stworzył dla Ciebie jakąś aplikację, napisz koniecznie do mnie maila lub zostaw komentarz. Cześć!